mecz niewykorzystanych okazji. Jarocin dużo dzisiaj tych sytuacji podbramkowych, ale ta piłka jednak nie mogła znaleźć drogi do bramki i Pogoni. No tak, dzisiaj stworzyliśmy tyle sytuacji, że nie pamiętam, w którym meczu tyle stworzyliśmy, bo to, co mieliśmy akcji i to na puste bramki z 2 metrów, ja miałem również, to są takie setki w pierwszej połowie z 4-5 dobrych takich, że spokojne bramki powinny z tego paść. Pogoń stworzyła pół sytuacji, ile można to tak nazwać, i strzelałem bramkę pierwszą, drugą też po błędzie takim niepotrzebnym. No i piłka dzisiaj pokazała, że jest niesprawiedliwa, no mimo już byli wzmocnieni 5 graczami, to na pewno to zwycięstwo dzisiaj nie zasłużyli w 100%. Z punktu widzenia boiska, z punktu widzenia Murawy, jak ty oceniasz grę z tymi zawodnikami, którzy tutaj dzisiaj przyjechali, drużyna rezerw wzmocniona ekipą z Ekstraklasy? No to znaczy gdzieś tam było widać, że oni trenują z tą pierwszą drużyną i ci poszczególni zawodnicy gdzieś tam się wyróżniają tymi umiejętnościami, trochę różnice robili, no ale też nie było jakiejś przesady, też nie zmiażdżyli nas. Bądźmy szczerzy, no mecz był wyrównany i można to śmiało powiedzieć, no ale mówię, to co mieliśmy się w sytuacji, to nie pamiętam naprawdę, odkąd jestem w Jarocie takiego meczu, żeśmy stworzyli tyle sytuacji bramkowych, gdzie powinny paść bramki, 1, 2, 3 co najmniej. Teraz tak, terminarz ułożył się niezbyt korzystnie dla was, bo dzisiaj z rezerwami Pogoni graliście, za tydzień gracie z rezerwami Lecha. I ten plus tutaj z tego meczu jest taki, że potraficie stwarzać sobie sytuację, to po raz kolejny udowadniacie. I chyba z takim pozytywnym nastawieniem pojedziecie do wronek. Znaczy nie możemy głowy spuścić na dół, no wiadomo, dzisiaj stworzyliśmy sobie te sytuacje, no ale nikt nie daje za to punktów i tak dalej, no liczą się strzelone bramki, a dzisiaj ich nie strzeliliśmy, po prostu no zawiodła to ta skuteczność gdzieś. Jedziemy na Lecha, nie będziemy myśleć o tym meczu, rozmyślać długo dzisiaj, może jeszcze jutro jakieś tam analiza, wnioski, no i na Lecha pojedziemy, no i musimy tam zrobić punkty, no najlepiej 3 oczywiście, no postaramy się jak najbardziej możemy i damy sobie wszystko.